Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna niezwykle ważna sprawa i niezwykle fajna, radosna i ciepła, ale także wpisująca się w nasz program wyborczy. Mianowicie w najbliższą sobotę, w związku z tym, że to jest dzień bez samochodu, Światowy Dzień Bez Samochodu, zapraszamy wszystkich sądeczan na przygodę pod tytułem Otwarta Przejażdżka Rowerowa. Rozpoczynamy pod zamkiem, taki rodzaj happeningu. Rozpoczynamy pod zamkiem, wyjeżdżamy ścieżką rowerową wybudowaną, jak Państwo wiecie, już przez województwo małopolskie, które cieszy się niezwykłą popularnością. Jedziemy do Biegonic. W Biegonicach się zatrzymujemy, tam jest trochę konkursów, trochę zabaw dla dzieci, trochę gadżetów do wygrania w zabawowy sposób i wracamy z powrotem pod zamek. Myślę, że to jest świetny sposób na spędzenie sobotniego przedpołudnia, bo wyjeżdżamy o godzinie 11 i lądujemy tutaj z powrotem gdzieś w granicach godziny 13, żeby na ten rosołek sobotni trafić z powrotem do domu. 2 godziny wspaniałej wycieczki, przy okazji zobaczenia, bo może nie wszyscy przejechali ścieżkę rowerową do Biegonic. W Biegonicach również zobaczymy, jak się pięknie buduje kładka rowerowa przez Poprad, który połączy na stałe Nowy Sącz ze Starym Sączem, a ona już niedługo będzie do dyspozycji. Mam nadzieję, że zdążą wykonawcy do końca kadencji, czyli przed 21 października będzie kolejne wydarzenie. A póki co, kochani sądeczanie, zapraszamy Was serdecznie w sobotę o 11:00. Spotykamy się pod zamkiem, bo tam się zaczyna ścieżka rowerowa i jedziemy razem do Biegonic. Będzie wspaniała przygoda i fajne rzeczy. Każdy z rowerem. Na rowery, hop.